No widzę, że coś tam się padło internetowi. Musiałem połączyć po kablu. Mam nadzieję, że no internety jak zwykle coś nie tak. Tak samo widzę, że kamera też zdechła jedna. No właśnie, więc wracając do tematu. Czarnego będziemy potrzebować teraz. Znowu ta kamera padła. O Boże. Witam. Siemano. Thank you.
Wiesz co, na razie zebrałem dwie prace, więc troszeczkę mało jeszcze. Ale jeżeli trzeba, to mogę włączyć kilka prac. No. Troszeczkę jeszcze za mało, nie? Maciek, twoje są figury, nie? Dobrze mówię? To wiesz co, to przypomnij. Możemy luknąć sobie te figurki pod gdzieś przy końcu tego filmu, nie? Aha, no to słuchaj Igor, to jeżeli kupiłeś sobie spray, no to okej, to rób sprayem. Dobrze, to słuchaj, wiesz co zrób? Igor, zrób tak, jak pomalujesz już cały pojazd sprayem, nie? Cały pokryjesz sprayem, tylko pamiętaj, żeby odtłuścić pierwsze, odtłuść bardzo dobrze pojazd. Całą powierzchnię dobrze odtłuść. Następnie kilka warstw, ale takich mgiełek. Nie z bliska, tylko z daleka, tak? Żeby ten spray ładnie położył taką cieniutką warstwę. Jak pomalujesz pojazd całą tą warstwą, tak? Cieniutko, to przydałby się wtedy lakier. Bo on zabezpieczy ci całą tą pierwszą warstwę tego sprayu. I to jest dość ważne. Moim zdaniem powinieneś jeszcze kupić sobie lakier w sprayu. Satynowy, najlepiej satynowy. Nie połysk i też nie mat. Więc satynowy lakier powinieneś kupić. W momencie, kiedy użyjesz satynowego lakieru, to wtedy możesz kupić sobie farby olejne. I olejne farby doradzałbym ci kolor biały, jakiś ciemny brąz, ciemną zieleń powiedzmy i na przykład żółty, tak? Albo taki jakiś pustynny, coś w tym stylu, taki piaskowy kolor. I w momencie, kiedy już będziesz miał położony ten lakier satynowy, to wtedy możesz zacząć wcierać farby olejne. Już ci pokażę, o co chodzi. Na przykładzie tego pojazdu. W momencie, kiedy położyłem cały kolor bazowy, jak widzisz, wszystkie powierzchnie się troszeczkę różnią, tak? O, może z tej strony. Tu jest dużo jaśniej, tu jest dużo ciemniej, prawda? I znowu, następna płyta, czyli następny panel i jaśniej, ciemniej. Jaśniej, ciemniej, tak? Musisz sobie wyobrazić to, że pojazd jest podzielony na takie jakby segmenty. Takie jakby płyty miał, nie? O, tu będzie też fajnie widać. Widzisz? Jaśniej, ciemniej, jaśniej, ciemniej. Tak samo tu, tak samo tu, tak samo tutaj. O co chodzi? To jest właśnie modulacja, to jest takie złudzenie dla osoby, która obserwuje taki pojazd, by wydawał się ciekawszy, ale także, żeby podkreślał wszystkie elementy, które tutaj są zebrane na modelu, tak? Żeby on nie był płaski, żeby wydawał się jako 3D i tak dalej, i tak dalej. Więc jak już pomalujesz sobie na szaro, położysz sobie jasny kolor na przodach, na przodzie jakichś płyt, jakichś wystających elementów i pędzelkiem, suchym pędzelkiem, nie namaczaj go wtedy w white spiricie, czy tam jakimś rozcieńczalniku do olei i wcieraj. Okrągłymi ruchami wcieraj sobie ten olej, aż do momentu, aż wyblenduje się tak, że nie będzie różnicy pomiędzy łączeniem tych dwóch kolorów, tak? Wtedy wyjdą ci takie fajne rozjaśnienia
i nie będziesz musiał na tym etapie używać aerografu. I to jest jedyne możliwe wyjście, żeby wykonać jakąś modulację na pojeździe. Bo jeżeli pokryjesz pojazd jednym kolorem szarym, zrobisz tam jakieś brudzenie, to po prostu ten pojazd będzie nudny. Nie będzie miał nic ciekawego w sobie, żebyś mógł to pokazać, nie? No. Dokładnie, tak jak mówię. Nadaje troszeczkę koloru tym drobnym twarzom tutaj.
troszeczkę ciemnozielonego, teraz damy. No bo nie. 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 Siemanko. Prawie. Prawie, już jestem na figurkach. Już niedługo.
Dobra, myślę, że chyba tutaj więcej nic nie zdziałamy. Chociaż można by były troszeczkę jeszcze podciągnąć jakby te rozjaśnienia. Ale już tak naprawdę na takich... bardzo drobnych elementach. Na samych barkach bym tutaj jeszcze to podciągnął, więc zobaczmy. Czy to będzie ciekawie wyglądać? Same barki, jakby były takie jaśniejsze, jak myślicie? Chyba lepiej, nie? Troszeczkę jaśniej, bo naprawdę, słuchajcie, te figurki, które były w zestawie z Leopoldem, dwie musiałem kompletnie wywalić, bo były pokrzywione kompletnie. Zobaczcie, na przykład tego Gostka, tego dokładnie. Zobaczcie, jaką on ma fizykę w ogóle swojej postury, nie? Jedną nogę w ogóle ma węższą, źle odlana. O, nie? Jedna noga źle odlana i była wygięta. Musiałem ją uciąć i przykleić jeszcze raz. Więc szczerze, no nie polecam. Jak figurki tej skali i tam powiedzmy tej firmy, no jak Dragon, to nie polecam. To jest... To nadawało mi się od razu do kosza, nie? Bardzo, bardzo słabej jakości. Dobra, podkreślimy te barki i to wszystko i zaraz zamontujemy wszystkich symulantów na podstawce. Wiecie, tak chcę troszeczkę takiego kontrastu dać. Żeby to było dość widoczne. Troszeczkę będą bardziej widoczni. Jasny kolor sprawi, że będą się rzucać bardziej w oczy. Nawet troszeczkę bardziej rozwodnimy tą konsystencję. Pamiętajcie, nie mieszajcie farb tak jak ja dobrymi pędzelkami. Jak nabierzecie wprawy, nie będziecie dociskać na przykład włosia i tak dalej, to wtedy się tym bawcie, ale jak na sam początek kupicie dobre pędzelki, to nie róbcie tego, bo po prostu je zniszczycie. Chyba że macie dużo pieniędzy. To co innego.
tutaj używam takiej metody jakby stipplingu, czyli tak punktowo stawiam drobne kropeczki. Przynajmniej w niektórych elementach, bo w niektórych normalnie maluję. Oczywiście zachowując, wiesz co, kartonowe modele, szczerze nie wiem. Nie wiem jak to kompletnie się robi i czasem podziwiam takie osoby. Bo modele kartonowe to jest dla mnie jakaś bajka w ogóle. Nie wiem jak to w ogóle robić i jak to można robić. O. Aha, no widzisz. Nawet nie wiedziałem, że tak jest. A co tam? Wow. Dopiero, no nie wiem. 30 minut nagrywam dopiero. A, to zaraz. No to z pół godzinki jeszcze. A, ja tam przyjdę.
skórki to można by było, powiedzmy, lepiej pomalować, natomiast musiałaby być lepszej jakości, bo tutaj nic kompletnie nie widać. Wiesz co, ja przeważnie odtłuszczam sobie alkoholem izopropylenowym, to się nazywa inaczej IPA, albo normalnym Ludwikiem. Dwa najlepsze środki, które nigdy mnie nie zawiodły. Tak najlepiej. Siema, doktor. Cieszę się, że doktor zawitał. Widziałeś, co maluje? Zobacz, co się dzieje. Czy tragiczne nie są? Są strasznie tragiczne. To jest takie gówno, że... W życiu gorszych figur nie miałem w ręku. No chyba, że ta mija z zestawu Pancera 1. Czy tamtej dwójki. Ten taki najpopularniejszy. No, ale nie, no są tragiczne. Bo tutaj nic kompletnie nie ma. To jest odlana tylko... postać taka, wiesz. Ale zero detali, tu nic kompletnie nie można wywnioskować, gdzie co jest. Tu czasem nie wiesz, czy to jest ręka, czy to jest ładownica jakaś. Więc ja tak naprawdę to maluję od podstaw wszystko, tak jak myślę, że to jest tutaj. Ale już kończę, bo wiecie, to... Dokładnie, to jest cień postaci. O, bardzo dobrze, że się... Tak, bardzo dobrze. To jest po prostu tragedia. On już chyba starczy, bo już mi się testowy... Rafcio, jutro będzie... No. Teraz nie mogę, bo Niemcy w domu są. To. Dokładnie, Rafcio, tak. Ściany mają mórz. O Boże. Wiesz co? Tu z jakością wtrysku nie ma problemu. To wygląda jak wytrysk. Tu w ogóle nic... To jest po prostu tragedia. Tutaj nic... Ledwie można się czegokolwiek domyśleć, co to w ogóle jest w niektórych momentach. Wiesz,
to są te... te figurki, które są dołączone do Leopolda, ale naprawdę są złe, bo dwie figurki musiałem wywalić, bo były kompletnie nie do użytku. Nie, no naprawdę były kiepskie. Jak na tą skalę, to powiem ci, że widziałem lepsze. Tylko że z bardziej budżetowego jakiegoś tam zestawu, nie? Bo to jest skromny dragonik, to nie ma co tutaj wymagać. Tu do sklejania miał być Leopold, a nie figurki do zabawy, ale rzuciłem sobie takie wyzwanie, że mówię, kurde, zrobi je. Co ja nie umiem? Mówię, dam radę, czasu mamy dużo. Dobra, słuchajcie, starczy. Dam wam zbliżenie, żebyście zobaczyli, bo oczy też malowałem. Oczywiście żartuję. No. Patrzcie, jakie chłopy. O, masakra. Temu to już słabo twarz wyszła. Trzeba coś zaradzić. Momento. Który to jest? Ten. O. Jeden co? To jest jakaś szatańska liczba? Siemanko. Nie, nie malowałem takich. Nie, taki. Siemanko. Więc tak. Jeszcze paseczek. Dobra, więcej nie wymyślimy. Spróbujemy je teraz jakoś umiejscowić na dioramce. Pędzelek zawsze pamiętajcie. Drogie, dobre pędzelki, zawsze te obudowy są na wagę złota, te słomeczki, że tak powiem, więc zawsze trzymajcie to i pędzelek po malowaniu dokładnie wodę, kładziemy pędzelek, przyciskamy i wyciągając przekręcamy go i wyciągamy, pyk,
nie w drugą stronę, nie trzemy pędzelkiem po powierzchni, przekręcamy z powrotem, dociskamy i kręcimy. Na końcu niektórzy robią jakieś czary-mary z jakimiś odżywkami do włosów, wazelinę, inne tam jakieś babcine sposoby. Wystarczy sama ślina, to jest naturalne włosie. Ślina ma w sobie takie składniki, że one odpowiednio zabezpieczą naturalne włosie pędzla. Więc ślina, oblizujemy, zostawiamy końcówkę i ciach, z powrotem. To jest zabezpieczony pędzelek. Nie do góry nogami i tak dalej. To jest śmieszne, jak się czasem czyta to na forach, to ręce opadają. Dobra, słuchajcie. Dioramka i zobaczymy, gdzie tu można ich wkleić, więc moment. O! Słuchajcie. Oczywiście mamy tu jeszcze kilka produktów do tej dioramy, które będziemy jeszcze robić, jak wózeczek. On jest już pomalowany, ale zastanawiałem się, co by tu jeszcze do niego dodać, więc no, on będzie jeszcze kończony. Amunicja, później się tym zajmiemy. I tak dalej, i tak dalej. Na razie zajmiemy się umiejscowieniem tych figur, tak, na naszej podstawce. Zobaczymy, gdzie tutaj będzie dla nich najkorzystniej. Działko jest fajne, naprawdę mi się podoba. Wiadomo, wcześniejsza trawka, którą wykonaliśmy tutaj, jest jak najbardziej w porządku. A nam będzie potrzebny super glue, czyli jakiś cyjanoakryl. Ja zawsze używam tego w parze, czyli cyjanoakryl i Magic Debonder, czyli to jest rozklejacz do cyjanoakrylu. Dlaczego? Dlatego, że po cyjanoakrylu czasem zostają zacieki, jakieś plamy i tak dalej, a to rozwiązuje sprawę, bo go zmiękcza, z powrotem możemy oczyścić niepotrzebne elementy. Gazety? Skąd? Gazety. Nie mam. Weź sobie z góry. Jezus Maria. Kompletnie jesteś nieprzygotowana, ale nie tak. Nie, takiego nie potrzebuję, bo muszę to docinać, tylko małe. Jak docinać? Takie kartki mi daj. No to jest to samo, to jest to. Wiesz, nie marudź, kurwa. Tej gazety kiedyś miałem. Dobra, idź spać już tam. Nie miałeś gazet? Dobra. Będzie nam potrzebna teraz taka podstawka. No i starczy. Mała ilość. Bo figury są dość drobne. Stawiamy sobie na bok. I teraz mamy do wyboru masę chłopków.
zdjęciu ich z tej podstawki pomogę sobie takim, takim skalpelem. Odłożymy ich sobie tutaj na bok. To. A gdzie mogę mieć? Na, w kosmosie wiszą. Szukaj. No i teraz po prostu musimy umiejscowić je na dioramie, więc zaraz zobaczymy, gdzie to można by było wstawić. Tego możemy postawić gdzieś w okolicach tutaj, tej drabinki, więc może troszeczkę zmienię ten kąt nastawienia. O, będzie troszkę lepiej. Zobaczmy. Czyli tą figurę umiejscowimy sobie w tym miejscu. Myślę, że ma troszkę za nisko nogę, więc kiedy następny live? No myślę, że jakiś tydzień, no. Może w ten weekend coś zrobimy, bo chodzi o to, że mam troszeczkę materiałów, które muszę ponagrywać i obrobić, więc dlatego to tak wygląda. Sprawdzimy, jak ten by wyglądał tutaj. Ta noga jest, kurczę, troszeczkę zbyt nisko. Nie wygląda to za fajnie. Sprawdźmy. Zupełnie w innym miejscu. Tutaj.
tutaj tak samo jest za wysoko. Montaż dokładnie, cały czas to samo. Dobra, słuchajcie, wiem jak zrobimy. Jednego gościa postawimy sobie tutaj na górze. On jest w takiej pozycji, czyli tak jakby coś tam krzyczał z dołu, podajcie mi coś tam. Więc myślę, że tutaj będzie fajnie. Wiadomo, trzeba coś też logicznie to wszystko sobie rozplanowywać, żeby to miało ręce i nogi, tak? Żeby to miało ręce i nogi, gdyż no jakąś scenkę musimy sobie po prostu stworzyć, tak? Oni nie mogą sobie stać po prostu i tak dalej. Ten jegomość sobie tam krzyczy do kogoś do dołu. Tutaj ustawimy na dole też jakiegoś gościa, który będzie mu teoretycznie odpowiadał. Będzie coś tam robił, coś tam mówił. Czyli tutaj by się przydał teraz jakiś gościu. Po prostu idący lub stojący. Tu zrobimy takiego jegomościa. No fajny, bardzo mi się podoba ten Leopoldzik. O. No i sobie chłopki gadają, ten mu coś tam z góry. Kończy nam się amunicja, podaj mi fajki i tak dalej, i tak dalej. Więc coś tam sobie działają, coś tam gadają. Tutaj widzę, że ten gościu to jest chyba jakaś figura, która ładuje jakąś amunicję, więc on będzie na pewno przy dziale, więc na tą chwilę go właśnie montujemy. O, no to gratuluję. To będzie kasa. To będzie dobrze. Będzie kasa. Zastanawiać się właśnie nad tymi. Ciężka decyzja z tymi gostkami. No właśnie, weselicho, epidemia. Zasłaniam. Ale mam fajny pomysł. O. O, tego gościa. No. Tu? Nie ruszaj się, cholera. Fajnie, wygląda jakby dawał kroka. Aż wam zbliżę, bo. Dobrze wysłał jakby scenka. Widzicie? Trójkę sobie tam coś gadają. Ten daje kroka, nogę już postawił na drabince, ten mu coś z góry krzyczy. Fajnie. Może być. Jedziemy dalej z następnymi.
damy tu jakiegoś gościa też z przodu, wiadomo, żeby coś tam się działo też nie tylko w jednej części jakby pojazdu, wagonu w sumie, to jest wagon, nie? To jest gość, który tam sprawdza wszystko, patrzy, czy wszystko ładnie leci. Tutaj też bym dał gościa, idącego najlepiej. W powietrzu. O, dobrze. Sobie coś tam robi. Jest jakiś gościu, dowódca, rękę ma założoną jak Piłsudski, więc będzie tu nadzorował wszystkim, czy wszystko ładnie, sprawnie działa, więc postawimy go tutaj na środku. Kolejny idący gość i jeden jest nawet jeszcze stojący, tu wiadomo jest obsługa, więc obsługę zaraz sprawdzimy, czy będzie pasować do działa. Sprawdźmy. Dobra, postawimy go tutaj. Tam będzie miał nabój. Będzie zajmował się takimi rzeczami. Tutaj będzie później miał nabój, więc będzie blisko. Będzie ok. Tutaj na środku postawimy wózeczek ten z całą jakby amunicją i tak dalej, więc spoko. Dobra. No mamy jeszcze 4 figury do wykorzystania. Czego? Żeby mu tam pomagał. Jak tam sobie patrzy, co się dzieje. Kolejny idący chłopek. A tu może nawet zrobimy takiego gościa, co się przechadza. Żeby diorama nie była pusta, nie była smutna, więc taki chłopak troszeczkę na odludziu tutaj. I zostały nam 2 figury. Możemy tutaj gościa postawić. Będzie fajnie na końcu drogi. I ostatni gość. No tutaj możemy
No i fajnie. Ciekawą opcją tak, żeby było postawienie tu jakiegoś czołgu, ale myślę, że zepsułoby to efekt samego działa, bo no zobaczcie, nie wiem czy to fajnie wyglądałoby. Myślę, że chyba nie. Prawda? Myślę, że bez będzie dużo lepiej. Jak wy myślicie? Tak, no, ciężarówka albo na jakiś kubelwagen, coś takiego, no. Tak, dobrze mówisz. Tylko, że nie widziałem na razie żadnej ciężarówki w takiej skali, ale poszukam, może coś z Zvezda będzie mieć, nie? No. No, dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, Piotrek. Powiem ci, że ciekawie by to wyglądało. Ale chociaż fajnie, teraz diorama tętni życiem, nie? Dobra, słuchajcie, krótki dzisiaj taki stream był, tak naprawdę chciałem już skończyć ten projekt, więc wygląda to tak, dołożę jeszcze później tylko już tą amunicję, tą resztkę i odstawię sobie na półkę, żeby on sobie już czekał na oglądanie go, więc dzięki, że byliście, niedługo kolejny film będę wstawiał z pracy nad pancirem, więc kolejna część, tu już będzie troszeczkę malowania, więc musicie mi dać na pewno kilka dni na to wszystko. No i tyle. Słuchajcie, jeżeli coś, podsyłajcie swoje prace, tak jak tutaj wcześniej kolega na początku mówił, bo mam na dopiero dwie prace na ocenienie waszych możliwości, na doradzenie czegoś, jeżeli będę mógł, jeżeli będę wiedział. Ewentualnie, jeżeli praca będzie na tyle dobra, no to samo chwalenie i tak dalej, więc fame ogromny. To zapraszam na wysyłanie swoich prac do oceny. Link macie tutaj podany do strony na Facebooku. Mail wcześniej podawałem też, więc jeżeli napiszecie do mnie na Facebooku, to podam wam tego maila. No i tyle, słuchajcie. Dziękuję za to, że byliście, że oglądaliście. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, na pewno na nie odpowiem. Postaram się przygotować jakąś recenzję, jakieś porady i odpowiedzi na wasze pytania w następnym live'ie, który zrobimy, jakieś Q&A może, więc zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję. Miłego wieczoru wam życzę. Do usłyszenia. Cześć.